Cześć, witajcie. Dzisiaj w naszym nowym cyklu o lekach inaczej. Lek, który każdy z Was na pewno zna. Carbomedicinalis, czyli węgiel aktywowany. Słuchajcie, węgiel aktywowany to jest lek prawdopodobnie, który znają wszyscy w Polsce i każdy prawdopodobnie w Polsce z niego korzystał. Dlaczego on jest taki wyjątkowy? Słuchajcie, oczywiście jak to węgiel aktywowany, jest to substancja używana w walce na przykład z pacjentami, którzy chcieli popełnić samobójstwo, którzy zatruli się lekami, na przykład solelitu, bądź benzodiazepiny, bądź inne leki psychotropowe, czy przeciwdepresyjne. Tak, jak najbardziej. Wtedy podawane są bardzo duże ilości węgla aktywowanego, żeby takiego człowieka uratować. Ale nie tylko. Okazuje się, że węgiel aktywowany jest to bardzo prosty lek, ale ma również działanie, które pomaga na przykład w walce z dęciami. Wystarczy wziąć 5 do 6 tabletek dziennie, żeby mieć temat z głowy. Słuchajcie, oczywiście też tutaj bardzo często walczy ten lek z ciężkimi rozwolnieniami i nie ukrywam, jest bardzo efektywny, nie mówiąc, że jest też efektowny z uwagi na czarne zabarwienie tego stolca, który później powstaje. Słuchajcie, co jest jeszcze tutaj bardzo, bardzo ciekawe? Przede wszystkim, słuchajcie, biorąc pod uwagę wszystkie informacje zebrane z baz danych na świecie, jest to lek, który ogólnie jest bezpieczny w ciąży, nie ma problemów, możemy go używać. Również jest bezpieczny z uwagi na to, że nie przenika do mleka matki, także również karmiąc piersią nie ma najmniejszych problemów. Słuchajcie, dzisiaj podsumowując bardzo krótko, gdyż ten film postaram się zrobić bardzo, bardzo, bardzo krótki, chciałbym powiedzieć o najważniejszych rzeczach, o których musicie pamiętać. Słuchajcie, za chwilę na tabelce z podsumowaniem pokażę Wam, jak przyjmować ten lek. Natomiast najważniejsze, pamiętajcie o tym, że po pierwsze, jeśli chodzi o dzieci, którym ten lek można dawać, bardzo ważne jest, aby nie podawać tego leku w postaci tabletek, tylko zawsze rozkruszyć, dodać niewielką ilość wody w postaci takiej papki, żeby dziecko mogło to zaabsorbować. Słuchajcie, drugą rzeczą, którą postanowiłem też Wam powiedzieć, jest to, że w większości tabletki węgla aktywowanego zawierają duże ilości cukru, więc warto spytać się, czy osoba, która tego używa, nie jest przypadkiem cukrzykiem. Więc tutaj bardzo duże ilości tego cukru znajdują się w tych tabletkach. Trzecia bardzo ważna rzecz, w przypadku osób dorosłych, które muszą łyknąć tych tabletek bardzo dużo z uwagi na swoją wagę ciała, jest temat po prostu popijania wodą, żadnym innym płynem, tylko czystą wodą. Teraz tak, co z posiłkami? Tutaj oczywiście nie powinno się tego połykać z posiłkiem, choć ogólnie jest przyjęte, że jest obojętne, kiedy to bierzemy. No wiadomo, jak mamy rozwolnienie, mamy duży problem, musimy brać w tym momencie, kiedy mamy problem. Natomiast tutaj jak gdyby nie ma jak gdyby przeciwwskazań, jeśli chodzi na przykład o branie na pusty żołądek. Tak więc jest to obojętne, natomiast to preferowane jest jednak, żeby nic tutaj nie jeść z używaniem tego węgla. Słuchajcie, za chwilę robimy podsumowanie. Dzięki za kolejny odcinek, trzymajcie się. Wracamy do podsumowania, więc najważniejsze. W poważniejszych przypadkach, na przykład takie jak biegunka, zawartość 15 kapsułek wsypujemy do niewielkiej ilości wody i przyjmujemy w postaci zawiesiny. Co godzinę najlepiej, 3-4 razy do ustąpienia objawów. W przypadku zatruć chemicznych i w zatruciach lekami przyjąć niezwłocznie 10 kapsułek węgla, popijając wodą, a następnie powtórzyć tę dawkę kilkukrotnie. W poważniejszych zatruciach podaje się jednorazowo od 40 do 100 g węgla leczniczego, zawartość 20-50 kapsułek w postaci zawiesiny w wodzie. Dlaczego kruszymy węgiel, dlaczego dodajemy do wody? Proszę Państwa, w przeszłości wielokrotnie były sytuacje, w których ludzie, gryząc węgiel niepopijany wodą, dusili się po prostu, dławili się węglem, który w postaci pyłu po prostu lądował w płucach. Tak samo w przypadku dzieci bardzo często dochodziło do różnego rodzaju po prostu uduszeń. Słuchajcie, dlatego jest to takie ważne, aby zawsze podawać to z pewną ilością płynu w postaci papki albo generalnie popijając z dużą ilością wody, tak jak wskazuje nasza naklejka. Słuchajcie, dawka podtrzymująca jest bardzo istotna. Jest to około 12,5 g co godzinę do 25 g co 2 godziny lub nawet do 50 g co 4 godziny do ustąpienia objawów. Co ciekawe, dzieci powyżej pierwszego roku życia w przypadku zatruć lekami lub substancjami chemicznymi podaje się zwykle jednorazowo 10-20 kapsułek. Dzieciom poniżej 4 roku życia należy zawartość kapsułek wsypać do niewielkiej ilości wody. Tak jak powiedziałem, zawsze
warto też zapytać dziecko tutaj, czy ma problemy z połykaniem tabletek, czy nie, gdyby na przykład dotyczyło to starszego, że tak powiem, dziecka. Niemowlętom też jak najbardziej podaje się przeciętnie 1 gram, zawartość 5 kapsułek na 1 kg wagi dziecka. Co ciekawe, dla przypomnienia, można używać w ciąży oraz podczas karmienia piersią. Dzięki w ogóle za oglądanie. Mam nadzieję, że moje opracowania są dla Was, koledzy i koleżanki, pomocne. Dzięki.